Witam serdecznie, moim gościem Maciej Bartkowiak, MacBoot. Witam. Maciek wraca po pauzie. Maciek, odpoczywałeś czy trenowałeś, żeby jednak ten rozbrat na tygodniowe, dwa tygodnie po sumie, bo jeszcze były puchary tutaj, żeby nie odejść od piłki, czy trenowałeś, czy jednak odpuściłeś, odpoczywałeś? Powiem szczerze, dwa razy mi się zdarzyło trenować. Ach, kurde, raz dużo. Na tydzień. Dużo, dużo. Ale dzisiaj pokazujecie i ty też pokazujesz, że MacBoot to czołowa drużyna pierwszej ligi. Jak byś ocenił dzisiejsze spotkanie, jeżeli chodzi o trudność tutaj z rywalem Whisky Bar? No, ciężki mecz, bardzo ciężki mecz, pomimo tego, że nie mieliśmy dwóch kluczowych zawodników. Udało się, no i fajnie, bo kolejne trzy punkty do puli i gonimy lidera. Dzisiaj prestiż, kibicowo rzecz jasna, nie ma się co złościć, Whisky Bar, nie udało się sprawić niespodzianki. No a jeżeli chodzi o tych właśnie zawodników, których nie ma, udało się załatać dziury, było to trudne? Szczerze nie. Pokazali chłopaki, że potrafią grać i mimo też mamy zgranie, tak? Mamy zgranie, bo gdzieś tam po klubach kiedyś kopaliśmy, więc fajnie, że przyszli i pokazali, co w ich mocy. Jeżeli chodzi o MacBoot, tutaj jeżeli będzie taka sytuacja, że wy i Prestiż będziecie wygrywać do końca sezonu, to ostatni mecz zadecyduje o mistrzostwie. No, no będzie bardzo ciekawie i pewnie sporo adrenaliny się w nas da. Jeżeli chodzi jeszcze o was skład, dzisiaj dochodzi kolejna nowa osoba. Nie znam imienia nazwiska, bo nie pamiętam szczerze powiedziawszy. Mieliście okazję grać z tym zawodnikiem, czy to jest świeżaczek? Mieliśmy okazję, może nie stricte w lidze, ale po klubach za młodziaka kopaliśmy i wiemy, co potrafi. I ostatnie pytanie, nie mogę nie zapytać. Tutaj MacBoot na Pabot Open Futsal KKS Stawa. Skąd się to bierze? Tak się składa, że pracuję w Stawie i szef mnie zapytał, czy może akurat nie chcę pograć, no zgodziłem się, no i nie wiadomo, jak to dalej się może potoczyć. No właśnie, jak się to potoczy, bo MacBoot prawdopodobnie wystartuje na Orliku i KKS Stawa też chce. Wiem, że chcą, no negocjacje trwają. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.